Szanowni Państwo, zlitujmy się już nad posłami, którzy czekają na naszą decyzję. Nie przedłużajmy. Proponuję, żebyśmy się zajęli rozpatrzeniem wniosków do ustawy o świadczeniach uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jeżeli ktoś z Państwa senatorów będzie sobie życzył, ażeby objaśnić treść poprawki, pani legislator jest do dyspozycji, tak się tutaj umówiliśmy tuż przed posiedzeniem, że właśnie ją poprosimy. A więc przystępujemy wobec tego do głosowania tych poprawek. Poprawka pierwsza, artykuł drugi, ustęp pierwszy, skreśla się wyrazy, które ukończyły 18 lat i. Jest to poprawka mniejszości. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Poprawka druga dotyczy artykułu drugiego, ustępu pierwszego, wyrazy 18 lat zastępuje się wyrazami 16 lat. Jest to poprawka mniejszości. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Poprawki 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23 i 26 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 i 25. A zatem przystępujemy do głosowania poprawek 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23, 26. Pan senator Rulewski, tak, proszę bardzo. Głos taki, żeby matematycznie się różnią, to odczytał pan, a merytorycznie czym się różnią, te kompleksy widzę poprawki. Pani legislator. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, poprawka numer 3 wraz z pozostałymi poprawkami, które stanowią konsekwencje poprawki numer 3, ma na celu usunięcie regulacji, która uzależnia przyznanie świadczenia uzupełniającego od kryterium dochodowego. Wobec przyjęcia tej grupy poprawek, te poprawki po prostu wykluczają pozostałe regulacje. Najdalej idąca. Nie. Więc poprawka numer 3 w artykule 2 skreślał się ustęp 2 i 3 i potem konsekwentnie, tak jak pani legislator mówiła, to jest poprawka senatorów Libickiego, Augustyna, Grodzkiego. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Tych poprawek? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawki zostały odrzucone. Wobec tego. Tak. Składamy. I pan senator Libicki byłby referującym. Przepraszam, rozumiem, że do całego bloku oczywiście. Do całego bloku. Tak. Tak. Teraz przystępujemy wobec tego do głosowania poprawki numer 4. Tak? Poprawka 4, poprawki 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza z kolei głosowanie poprawek 5, 8, 16 i 24. A zatem przystępujemy. Autorstwo. Tak, to jest poprawka Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, ta zgłoszona przez panią senator Orzechowską. Przystępujemy zatem do głosowania poprawki 4 i pozostałych wymienionych jako konsekwencje. Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawki 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 25 zostały przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania poprawki piątej, szóstej, przepraszam, szóstej, bo można się było zgubić. Poprawki szóstej. W artykule, to jest poprawka senatora Rulewskiego, w artykule drugim, w ustępie trzecim skreśla się punkt 3, 6 i 7. Dodam, czyli ograniczenia wynikające... Do mikrofonu, proszę. Skreśla się te świadczenia, które otrzymują inwalidzi wojenni, wojskowi, inwalidzi pracy ciężcy, prawda, i tam było jeszcze, i chorób zawodowych. Dziękujemy za wyjaśnienie i przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nikt się wobec tego nie wstrzymał. Zatem poprawka została odrzucona. Kolejna poprawka? 11. Tak, proszę mi podpowiadać, pani legislator, bo nie odhaczałem sobie tutaj, a nie pamiętam wszystkich tych powiązań. Poprawka 11 pana senatora Rulewskiego. Po artykule 4 dodaje się artykuł 4a w brzmieniu: kwota świadczenia uzupełniającego ulega podwyższeniu przez zastosowanie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja. Prezes ZUS ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustępie pierwszym. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Proszę Państwa, przegłosowaliśmy wszystkie poprawki. Czy my głosujemy całość? Nie właśnie. No. Przepraszam, na komisji. Kto będzie sprawozdawcą? Na komisji był wniosek o przyjęcie bez poprawek. Pan senator Augustyn go zgłaszał na poprzedniej komisji. Na poprzedniej. A teraz nie było. Wtedy nie był i został tutaj tylko jedyny wniosek komisji. Mi się wydaje, że prawidłowy. Ale był chyba jako wniosek mniejszości. Nie na plenarnym, to wiem, że nie było. Dobra. Zaraz, jak był wniosek mniejszości, to powinien według mnie być w obiegu. Pan senator Augustyn powołał się na list, który dali jacyś podopieczni senatora Misiołka i to, tak, i to zaczęło funkcjonować. Tak, i to zaczęło funkcjonować. Wydaje mi się, że to funkcjonowało jako wniosek. Ale może się mylę, ja nie twierdzę. Pani legislator, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, z tego co pamiętam, wniosek pana przewodniczącego Augustyna o przyjęcie ustawy bez poprawek był głosowany jako pierwszy, nie uzyskał poparcia, ale też nie został zgłoszony jako wniosek mniejszości. Został zgłoszony. Zostały zgłoszone tylko dwie poprawki senatora. Rozumiem, dziękuję panu senatorowi Libickiemu za czujność. Tutaj chcemy jak najbardziej poprawnie procedować. Jest propozycja, żeby pani senator Orzechowska sprawozdawała, przedstawiała sprawozdanie komisji. Nie widzę sprzeciwu, pani senator się zgadza. Dziękuję bardzo. Sprawozdawcą mniejszości pan senator Libicki, to było proponowane już. Dziękuję bardzo, zamykam posiedzenie komisji.